Ten podcast to jednak powinien nazywać się nie ile można zarobić na giełdzie, ale łamacz marzeń. Dzień dobry, z tej strony Paweł Pagar z portalu PPCG Stock, który możecie znaleźć pod niewdzięcznym adresem ppcg.com.pl. Kto bywa tam czasem, może zostawić łapkę w górę. Na pewno znacie takie filmy z YouTube'a, gdzie na miniaturce pokazuje się gość z walizką kasy i mówi, jak to łatwo na rynku się zarabia. Tak mówiąc sarkastycznie, to jest takie proste, że pieniądze same wpadają wam do walizki. Jak w tej reklamie. Czy kupiliście już akcję Amazona? Jak nie, to przegraliście życie. Można prasować jak w reklamie jednego biura, ubranka dla dzieci, że niby to takie dziecinne proste, wiecie państwo, i jednocześnie inwestować w te cudowne akcje. Inna reklama mówi wam, że dzięki Amazonowi możecie zarabiać ileś dolarów dziennie, wystarczy zainwestować, zakładając u danego brokera konto, minimalna wpłata 250 euro. Tylko wpłacać i już można działać. Czy nie przypomina wam to czegoś, na przykład roku 2007 na naszym rynku, kiedy otwierając lodówkę widzieliście reklamę funduszy inwestycyjnych? Kup, a zarobisz, bo w ciągu ostatniego roku nasz fundusz zyskał 30% i dalej rośnie. Wystarczy kupić i nic więcej nie robić. To na początek taki tip, rada, których zwykle nie udzielam. Jak już wszystkie reklamy mówią o konkretnym aktywie, to trzeba się zastanowić, czy czasem nie odwrócić się na pięcie i pójść w drugą stronę. Wiecie, ja naprawdę to rozumiem, że każdy na giełdzie chce zarobić pieniądze oraz że te pieniądze chce się zarobić bardzo szybko. Tu wrócę na chwilę do reklam, które celowo tak są robione, aby pokazać wam możliwości szybkiego wzbogacenia się. Zejdźmy jednak na ziemię i popatrzmy na te rynki realnie. To jest jedna ze spółek, do której przymierzaliśmy się od dłuższego czasu. Aby ją jednak kupić, musieliśmy zaczekać na przecenę. Zieloną strzałką zaznaczyłem miejsce dokonania przez nas zakupu. Łatwo można zobaczyć, że zakup nastąpił w marcu. Później cena jeszcze nieco spadła, po czym zaczęła się wspinać. Tak to trwa do tej pory. Kiedy kręcę ten podcast, mija 7 miesiąc, a spółka notowana jest wokół 100 zł. Okej, minęło 7 miesięcy, mamy na plusie około 25%. W międzyczasie spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 9,5 zł brutto na akcję, więc tyle możemy sobie dopisać do wartości rachunku, mnożąc tę wartość przez liczbę akcji i odejmując odpowiedni podatek. I pytanie, czy 25% to dużo za ponad pół roku trzymania akcji, czy mało? Dla jednych będzie to wartość, po którą nie warto się nawet schylać, a dla innych będzie to procent jak najbardziej pożądany. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że taki wzrost w czasie, co by nie mówić, dość słabej koniunktury rynkowej jest bardzo dobrą wartością. Jeżeli jednak ktoś inwestuje 1000 zł, to 250 zł za 7 miesięcy trzymania aktywów to nie jest zbyt obiecujący wynik. Lepiej iść na Forex, bo tam setki procent leżą na ulicy, prawda? Reklamy tak powiedziały. Giełda jednak ma całą masę odcieni. Podam kolejny przykład. Udało nam się kupić akcje spółki JSW w tym miejscu. Jeżeli ktoś kupował te akcje w czasie, kiedy my dokonywaliśmy zakupu, może spać spokojnie. W chwili, kiedy kręcę ten podcast, nadal ma około 90% zysku na akcjach. Ale jeżeli widząc wzrosty kupił w tym miejscu, to sami przyznacie państwo, może się teraz robić gorąco. Inny odcień giełdy to kupno bardzo dobrej spółki dywidendowej, która wraz z czasem zyskuje na wartości. Taką spółkę o nazwie, którą większość ludzi kojarzy, czyli PZU, sami zakupiliśmy w okolicach 27 zł. Linia mediany, którą widzicie państwo na wykresie, mniej więcej oddziela nam przestrzeń na wykresie, gdzie okresowo po prostu opłaca się inwestować. Takie okresy na tej konkretnej spółce w okresie ostatnich 10 lat były dosłownie 3. To, że mając te akcje, w dodatku kupione tanio, uda się zarobić, jest prawie pewne. To, że w krótkim terminie cena akcji jest notowana poniżej naszej ceny zakupu, też jest faktem. I tutaj ktoś mógłby powiedzieć, że lepiej nie inwestować, że się nie znamy na inwestowaniu, że do kitu z takim wejściem w akcję. Ale proszę państwa, giełda to nie jest projekt na 5 minut, ale na dłuższy czas. Jak popatrzycie na tabelę dywidendową takiej spółki, to się przekonacie, że wraz z czasem otrzymacie w samych zyskach to, co do spółki włożycie. A to, ile wzrośnie w tych latach cenach akcji, to bonus dla was. Na naszym rynku próżno szukać długiej historii spółek dywidendowych, bo jesteśmy bardzo młodym rynkiem,
To też spójrzmy na ten przykład spółki zagranicznej. Celowo nie pokazuję teraz nazwy, tylko podobną sytuację do naszego PZU, chociaż zaznaczam, że to są dwie różne spółki. Czy kupilibyście Państwo taką spółkę, która jest akumulowana? Może tak, może nie. A gdybym pokazał to samo miejsce, ale w taki sposób, o, to teraz na pewno tak. Tylko od tamtego momentu, proszę Państwa, minęły pełne 33 lata. Jak chcecie Państwo z giełdy zarobić swoje procenty i być w tym bardzo dobrym, proponuję rynki traktować takimi, jakimi one są. Jak w dobrym związku. Prawdziwie, bez fałszywych wyobrażeń, z cierpliwością i relacją na całe życie. Wybierajcie dobre aktywa, które coś do Waszego życia wniosą i dajcie sobie, serio, bardzo dużo czasu na wzajemną miłość. Może się okazać, że wraz z upływem lat pokochacie się jeszcze bardziej, czerpiąc z siebie to, co najlepsze. Dziękuję za Państwa uwagę. Mówił dla Was Paweł Pagacz, współprowadzący PPCG Stock.